Zorganizowaliśmy taki panel poświęcony funkcjonowaniu ferm hodowlanych, takich wielkoprzemysłowych ferm. Z tej racji, że jest to bardzo istotny problem społeczny, napływa do nas wiele skarg od obywateli, od różnych instytucji, które mówią o negatywnym oddziaływaniu tej takiej wielkiej produkcji zwierzęcej na środowisko, na zdrowie ludzi, na nasze otoczenie. Wszystko to ma pokrycie w miejscach, które znam, w swoim okręgu wyborczym, bardzo hodowlanym, czyli żuromińskie, mławskie, płockie, sierpeckie. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że inspekcje są czasem bezradne, czasem nadmiernie sprzyjające. Ci, którzy te hodowle organizują, najchętniej robią to blisko ujęć wody, dróg, osiedli mieszkaniowych, bo dla nich to jest, obniża znacznie koszty budowania inwestycji. Nasz największy problem, myślę, właściwie wyzwanie, to jest walka ze stereotypami, które obrosły i urosły wokół towarowych ferm trzody chlewnej. Myślę, że słowa, które dzisiaj padły na spotkaniu z ust przedstawiciela Inspekcji Ochrony Środowiska o tym, że 84% uchybień stwierdzonych w kontrolach ferm towarowych to były tak zwane uchybienia małego kalibru, świadczą o tym, że problemów istotnych branży nie ma. Natomiast jak w każdej branży, w każdym sektorze będą przykłady przedsiębiorstw, które nie przestrzegają bądź nie potrafią doprowadzić do stanu, w którym będą spełniały wszystkie normy przewidziane przepisami prawa. I tam trzeba skupiać uwagę i je eliminować. Ponieważ uczestniczyłam w różnych rozmowach pomiędzy mieszkańcami a hodowcami drobiu, byłam bardzo zmartwiona, dlatego że hodowcy drobiu uważają, że oni dają miejsca pracy, oni dają szansę rozwoju i absolutnie nie przyjmują do wiadomości, że mogą budować swoje przedsiębiorstwa w taki sposób, żeby umożliwiać ludziom normalne życie. No, sytuacja nie wygląda optymistycznie. Oczywiście nie znaczy to, że sektor produkcji zwierzęcej w Polsce jako taki jest zawsze związany z jakimś negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze czy na społeczności lokalne, bo tak nie jest. Natomiast na pewno jest wiele przykładów rażącego nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska i chodzi raczej o piętnowanie i sprawianie, żeby takie podmioty dotrzymały standardów prawnych, a nie piętnowania produkcji zwierzęcej jako takiej. Aby poprawić funkcjonowanie i tworzenie prawa dla każdego sektora, dla każdej branży, potrzebny jest dialog. Rzetelny dialog między tymi, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, a tymi, którzy mają wpływ na tworzenie prawa. Ten dialog może się dziać tylko i wyłącznie przez bezpośrednie kontakty, a najlepiej, kiedy jeszcze jest okazja zobaczyć przedsiębiorstwo i dotknąć i powąchać, jak ono w praktyce funkcjonuje. Wówczas rodzą się pytania, rodzą się odpowiedzi i pomysły na to, jak usprawnić prawo. Nie tylko nie mamy ustawy o uciążliwości zapachowej do dziś, blokowanej zresztą bardzo skutecznie w ramach działalności lobbingowej przez konkretne całkiem podmioty reprezentujące hodowców, to nawet nie ma rozporządzenia, które pozwoliłoby w jakikolwiek sposób zapanować. Gminy mogłyby same to regulować, gdyby miały plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast niestety nie mają. Czy państwo oddaje pole patologiom? Bo ja zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że zrównoważony rozwój to jest eliminacja patologii, a nie eliminacja nawet niekiedy bardzo uciążliwych branż. Na szczęście w kraju występują proporcje, które są nie najgorsze. To znaczy, mam wrażenie, że jednak dominują przedsiębiorcy przyzwoici, dobrze podchodzący do swoich obowiązków, ale to niestety zbyt wiele przypadków patologicznych z różnych pobudek, z niewiedzy, z chęci połakomienia się na zbyt wielki zysk. Właśnie takich przypadków, z którymi trzeba walczyć za pomocą i prawa, i egzekucji, i wzmocnienia państwa, czy struktur państwa, agent, które już są, istnieją, tylko że niekiedy nie są właściwie skoordynowane ich działania i nie zawsze każda służba musi powtarzać pewne działania. Chodzi o przepływ informacji, koordynację, ale tak jak powiedziałem, nie wykluczam też i o to będę prosił wszystkich uczestników o postulaty pod adresem stanu prawnego, czyli zmian, nowelizacji w prawie.